Cześć, witajcie. Każdy pewnie z Was zna coś takiego jak pulsoksymetr. Jest tego dużo teraz na rynku z racji jakiegoś tam wirusa. Generalnie sprawdzimy sobie działanie tego urządzenia na takiej zasadzie, że po prostu wstrzymamy sobie oddech i zobaczymy, czy parametry natlenia krwi nam spadną. Tak, jeżeli oddychamy, tlen powinny automatycznie nam spaść. Oczywiście jestem świadomy tego, że to nie jest tak, że wstrzymamy oddech, od razu nam zacznie lecieć. No ponieważ trochę tego tlenu mamy w organizmie, zanim jego spadki zaczną być odczuwalne, no troszeczkę czasu musi upłynąć. Mam nadzieję, że uda mi się na tak długo wstrzymać ten oddech, no i będziemy mogli sobie zaobserwować tutaj oby spadek. Także urządzenie uruchamiam, będziemy to robili w master shotie, czyli generalnie bez żadnych cięć. Tak jak to będzie widać, ja sobie tylko tutaj ostrość, będę czasami ten drugi ekranik sobie spoglądał, także jak nie będę patrzał tutaj, to będę tam. Ale mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze widoczne i nagrywane. Plus też oddech będzie dość dobrze słychać z racji posiadania mikrofonu krawatowego. Także na chwilę obecną mamy tutaj 97 saturację. Jakbym pewnie podychał głębiej i tak dalej, to by ona poskoczyła. Ale my chcemy zejść w dół, także po prostu wstrzymuję oddech. Także lecimy. Dobra, dalej się już nie dało wytrzymać. Już mi się robiło słabo. Dobra, zobaczymy, czy coś nam spadło, czy nie. Mieliśmy 98 nawet. Teraz już oddychamy i spadek potem tam nie wiem, na ile zajdzie. No ale zaraz to się okaże. Na 92 nam nawet spadło. Więc ten moment, w którym zrobiłem ten taki wydech. No i chwilę później wziąłem wdech, także znowu się ta krew zaczęła natleniać. Teraz sobie zrobimy taką opcję, że po prostu nie wezmę wdechu, tylko po prostu od razu taki głęboki wydech. No i zobaczymy, ile w ten sposób wytrzymam. No na pewno krócej z racji tego, że w płucach nie będzie już powietrza z tlenem. Także robimy sobie wydech. No aż się ciemno przed oczami zaczęło robić. Dobra, do ilu spadnie? 95. Dziewięćdziesiąt trzy, 92. 88, no teraz... O, zeszło. Chyba... Dobra, nie, to już było ryzykowne, powiem. Także na pewno, no słabo mi nawet trochę teraz. Ale już powoli wraca wszystko do normy.
Takie mam lekkie drętwienie w palcach, powiem, i to raczej nie przez ten zacisk pulsoksymetru, tylko po prostu no, brak powietrza. Także okej, no podskoczyło już z powrotem do normy. Tętno automatycznie też poszło do góry. Także no za niedługo to się ustabilizuje, ale już kolejny raz tego nie będę powtarzał, ponieważ no to nie jest do końca zdrowe na pewno. No i trzeba wiedzieć, kiedy przerwać, tak? No w każdym razie muszę sobie teraz trochę odpocząć, także widzicie, że nawet takie urządzenie, takie no tanie, bo nie było jakoś specjalnie drogie, również działa, również pokazuje, także ten wpływ natlenienia nam może to wykazać. Także dzięki za obejrzenie, trzymajcie się, pozdrawiam Was, cześć!